Jo, z tej strony Aleksa i zapraszam Was do vlogmaska numer 12. I słuchajcie, mamy już połowę. Mamy już połowę i tylko połowa nam została. Jak się z tym czujecie? Bo mi jest trochę już smutno. Ja się już przyzwyczaiłam do codziennych vlogmasków. Najlepiej jakbym chyba nagrywała codziennie przez cały rok. Co wy na to? No ale chyba nie znajdę czasu na takie coś. Pomimo tego, że dzisiaj mamy sobotę i nie mam zajęć na studiach, to normalnie sobotę mam całą zajętą. Zaczęłam od innej pracy, czyli korepetycji dla moich uczniów, bo również prowadzę korepetycje z matematyki i z chemii. Teraz oczywiście bierzemy się za kalendarze adwentowe i zobaczymy, co dwunastka nam dzisiaj przyniesie, czy będzie szczęśliwa, czy nie. Następnie bierzemy się w końcu za ozdabianie pierników. Tak, w końcu po prostu, bo już 1/3 pierników nie ma. Zjedliśmy nieozdobione, bo są tak pyszne, że nawet nieozdobione smakują. Jednak to zawsze ładniej wygląda, kiedy są takie pastelowe wzorki, polane czekoladą, lukrem. No po prostu tak świątecznie. Jedziemy oczywiście do stajni i do Dilusi i zobaczymy, co tam dzisiaj u niej słychać. No ale to już nie przeciągamy, tylko oczywiście zaczynamy! Bierzemy się za kalendarze adwentowe i zobaczcie, dzisiaj mam pomocników. Lusiek, Milek, otwieracie ze mną, tak? Halo, co ty tu robisz? Co mi spodni gryziesz? Chcesz otworzyć kalendarz? Otworzyć kalendarz chcesz? A ten łobuz, co tam robi? Co ty tam szukasz? No, gdzie ty tam wlazłeś? Halo, złaź stamtąd. Ale wy mnie rozpraszacie, króliki, naprawdę. Złaź, no, dobry królik. No, no to bierzemy się za te kalendarze i może dzisiaj zaczniemy od Lincolna. No to zgadujemy, jak zawsze. Ile jest dzisiaj smakołyków? 3 czy 4? Tam, tadadam. W ogóle gdzie jest 12? Gdzie mamy 12? Tu jest 12. Ja mówię, że będą znowu 3 i nas niczym nie zaskoczy. Ale zobaczymy. No i są 3. Są 3. Lincoln. Słabo. Słabo ci powiem. O. Teraz otworzymy z Milki. Kto mi tutaj przebiegł znowu? Otworzymy dla... Kolejny. Otworzymy z Milki. Nie mogę dokończyć. I 12 jest dzisiaj dosyć duża, jak widzicie. I co my tu mamy? Gwiazdorka z czekolady. Halo. Ale wy jesteście łobuzy, naprawdę. Taki gwiazdorek. Oczywiście będziemy od razu testować, jak smakuje. Ogólnie mamy dobrą informację, ponieważ Nicola założyła sobie nowe konto na TikToku, także możecie do niej wpadać. I swoje kalendarze po prostu otworzyła na nowym koncie. Nie? Nicole.kacz. Tak. No to teraz horse cookies i zgadujcie, czy będą serduszka, kuleczki, czy może gwiazdeczki. Co będzie w 12? Może ty chcesz otworzyć, Milek? Milek mógł otworzyć kalendarz z Milki. No. Ja nie mogę z tych królików. Dobra, bo się nie mogę skupić. 12, gdzie jest ta 12? Tutaj, taka gwiazdeczka. Jest ciężkie, więc może będzie dzisiaj dużo. I co mamy? Kuleczki i... Wow, zobaczcie, ile tych kuleczek. Pełno, aż 5. No 5 jeszcze nie było. Jestem pozytywnie zaskoczona. I mamy kuleczki o smaku dyniowym. Dyniowej chyba też jeszcze nie było. Więc dzisiaj oczywiście Dilusia dostanie. Tutaj odkładamy, no gdzie wy tutaj mi chodzicie po smakołykach dla Dili. Odkładamy na naszą kubkę zdobyczy i bierzemy się za kolejny. Ojojku, pora na toaletę. Tak się pobrudziłeś u mnie w pokoju, aż takiego syfu nie ma. Jest. Halo. Dobra, bierzemy się za Efola i ciekawe, co dzisiaj będzie w tym dużym pudełku. Otworzyłam niechcący 17. Nie patrzę, nie patrzę, to trzeba jakoś zamknąć. Dobra, nieważne. Nie patrzę. Szukamy 12.
Gdzie jest dwunastka? Nie widzę. Tu jest dwunastka. Dobra, mamy. Tam tararam. Co tu dzisiaj znowu będzie? Jakaś znowu tubka, więc zgaduję, że coś znowu dla konia. Ale zobaczymy, co my tu mamy. I znowu nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Poszukamy zaraz znowu w internecie. Słuchajcie, superowy prezent, superowy kolejny dzień, mega prezent, ponieważ jest to balsam chłodzący, taki żel chłodzący po prostu po treningu, a wiecie, że my z Dillą naprawdę używamy tych wszystkich żeli po każdej jeździe, bo ja bardzo lubię je po prostu po wszystkich treningach, no i po każdej jeździe, posmarować jej nóżki takim żelem, żeby odpoczęły i się zregenerowały. Także żel będzie na pewno wykorzystany w 100%. Bardzo fajny. Przechodzimy do ostatniego kalendarza, mojego ulubionego, gdzie mamy dwunastkę. Tu jest dwunastka, no i słuchajcie, jest znowu mała. Więc idąc tropem, że małe okienka są lepsze, zobaczymy, czy dzisiaj również się to sprawdzi. Otwieramy. Co tu będzie? Co tu będzie? Uwaga, uwaga, uwaga. Co to jest? Trzeba chyba rozpakować. Słuchajcie, są to po prostu naklejki, takie po prostu zwykłe, więc no jednak dzisiaj prezent się nie sprawdził i nie spełnił, że małe okienko to jest fajny prezent. No bo to sami widzicie, że to takie se. Do niczego raczej mi się one nie przydadzą, ale jeśli chcecie, to mogę dołożyć te naklejki do konkursu i za któreś miejsce je po prostu dołożyć, jeśli Wam się podobają. To z chęcią je po prostu oddam. I robimy podsmowanko. Dzisiaj dużo smakołyczków, więc Dila będzie miała co kosztować. Oczywiście superowy żel, naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Kto mi tu biega znowu? No i naklejki, które są takie se, także możecie decydować, czy chcecie je do konkursu. No to słuchajcie, bierzemy się za pierniczki! Tak się teraz prezentują pierniczki i co roku robimy tak, że na tych serduszkach piszemy imiona wszystkich z rodziny, domowników, ale też zwierząt, więc na tych serduszkach będą po prostu wypisane wszystkie imiona, a choinki zrobimy jeszcze taką zieloną obwódką, żeby były ładniejsze. Serduszka już wszystkie ładnie podpisane. Oczywiście tu jest Dila i oczywiście jest jeszcze jedna Dila. Mamy nawet Luśka, mamy Milka, no i wszystkich członków rodziny. Nie wiem jak wy, ale ja najbardziej lubię pierniczki, które są świeżo polane czekoladą i ta czekolada jest jeszcze taka ciepła i taka płynna. To są najlepsze pierniczki. Serio. Wszystkie choineczki już gotowe. Pięknie się prezentują. Ale i tak najbardziej podobają mi się te gwiazdeczki z tymi perełkami, bo są takie, takie śliczne. Zobaczcie, jakie Nikola zrobiła śliczne króliczki. Po prostu tutaj mamy Luśka, tu mamy Milka. Teraz bierzemy się za Dilę i będziemy ozdabiać moją Dilajlę. Jest w polewie czekoladowej, ciemnobrązowej, tak jak ona. No i porobimy jakieś może pudrowe czapraczki. Zobaczcie, mam taki pudrowy lukier, więc oczywiście Dilę na pudrowo. Tutaj mamy Dilę w pudrowym kompleciku ze Spuksa. Tutaj mamy Dilę w tym nowym kompleciku z Eskadrona Ice. Tutaj jest też w kompleciku ze Spuksa, ale no nie miałam tego ciemnego zielonego, więc zrobiłam takim zielonym, jakim miałam. A tutaj jest Dila na pastwisku w pudrowej derce ze Spuksa oczywiście. No a tutaj błyszcząca grzywa, złota i srebrna oraz ogon, bo wiadomo, Dila musi zawsze błyszczeć. Musiałam jeszcze podjechać na myjnię, umyć auto, bo trochę zasyfiłam. No i Mati oczywiście już się pobawił. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Tu też. Thank you.
autko nie jest teraz piękne. No po prostu lśni się jak mój kask normalnie. Wjeżdżamy z Nicolą, której nie widać, do stajni, do Dilusi, ale dzisiaj już nie będziemy jeździć, ponieważ jeździła już Basia od rana, a teraz ją po prostu przyjechałyśmy trochę wypuścić, ponieważ Dila ma ostatnio bardzo, ale to bardzo dużo energii, więc na pewno dodatkowy ruch jej nie zaszkodzi, a wręcz pomoże. No i oczywiście porobić jakieś zabiegi kosmetyczne. Dzień dobry, księżniczko. Pokaż się tu nam. No ale dostały teraz kolację, więc trochę poczekamy, jak zje i dopiero potem ją wypuścimy na chwilę. Nicola. Puściłyśmy jeszcze Dilę trochę luzem, żeby sobie pochodziła. O. Na spacerek przed spankowy. Idzie obok Nicoli bez uwiązu. Ale cię śledzi normalnie. Nie, ona chyba nie zakusuje, nie chce jej się. Chodź, Dila, po smaczka. Chodź tu. No chodź, mam smaczki dla ciebie. Chyba, że będzie kulanko. Bo też może być. Dalej, chodź. Chodź, mam pyszne kuleczki dyniowe. To ja muszę do ciebie podejść, skoro ty nie chcesz. Proszę, no chodź. No chodź. Tak. No proszę, no. No proszę. Śmakują? Ale chrupie. 5 na raz, rekord, co? Rekord? Jeszcze jakieś w kieszeni znalazłam i chyba mam jeszcze... O Jezu, bym się wywaliła o to. Jeszcze kokosową znalazłam, nie wiem skąd. Chodź, Dilusia. No, chodź. No, chodź. Po smaczki. Pokusujesz, czy nie? Nie, przyspieszę tylko stępa, ale kusem to... Chodź! Biegnę. Dobra, nie. Ona już nie chce. Dzisiaj Basia ją wybiegała chyba wystarczająco. Jeszcze ci tu spadło. Jak no proszę. Zdrowa broda. Dobra, koniu, idź. Się wykulaj, idź sobie pobiegaj. Nie wiem. I do spania. Nie mam nic. Mój koniu. I po powrocie do stajni oczywiście robimy kopytka, porządnie czyścimy, aby nałożyć potem żel. I dzisiaj nałożyłam ten sam żel, ten zimowy z Efola, co był w kalendarzu co wczoraj, ponieważ bardzo, ale to bardzo fajnie się rozprowadza i jak widzicie kopytka już po nim od razu błyszczą, więc jest mega. Oczywiście psikamy grzywę naszą ulubioną odżywką z Efola. Tak samo ogon, porządnie, widzicie ten bujny ogon, cudo. No i rozczesujemy. Księżniczka już gotowa do spania. O co ty prosisz jeszcze? Co? O co prosisz? Do spanka idziemy. No a my już z Nicolą do domku jedziemy. Dobranoc. Dobranoc, Miśko. Jestem już w domu i słuchajcie, jutro mam trening skokowy, także będzie vlogasek oczywiście z treningu skokowego, bo w końcu mam je kto nagrywać. Mati się poświęcił i przyjedzie. Trzeci raz będzie w tym tygodniu w stajni, więc wow, brawa dla niego. W środę już natomiast wyjeżdżamy na zawody, znowu do Jaszkowa, tym razem gwiazdkowe. I Basia najpierw startuje w czwartek, a ja startuję w piątek. Także możecie znowu trzymać za nas kciuki. No a dzisiaj już kończę tego krótkiego vlogmaska. No nie miałam dzisiaj nic ciekawego więcej do nagrywania, także po co to jakoś nudnie przedłużać. Więc buziaczki dla wszystkich i dobranoc!